Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale. Właśnie wróciłam z Lidla, z Biedronki i z lodziarni. Byłam na targu, kupiłam truskawki. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest u was cena truskawek na targu, czy na takich stoiskach, gdzie ktoś tam stoi, wiecie, nawet przy drodze i sprzedaje. U nas są po 14, 15, 16 zł. Ja się kupiłam te takie po 16, większe. I większe mam na myśli, o, takie truskaweczki. Kupiłam do lodziarni i kupiłam do domu, żeby było tak na przekąskę, bo my dzisiaj robimy takiego grilla, ale to jest taki grill tylko dla rodziców. Przychodzą moi rodzice, przychodzą męża rodzice i sobie tak posiedzimy na zasadzie, na obiadek, wiecie, karkówka, kiełbaska, jakieś pomidorki, ogóreczki, żadnych tutaj sałatek nie mam zamiaru robić, tylko pomidory zrobię jedne te z fetą i zrobię jedne zwykłe pomidory w jogurcie naturalnym, ogórki, czyli mizeria i co, i może jeszcze rzodkiewka i tyle. I nie mam zamiaru tutaj więcej, bardziej nic robić, bo tutaj nikt więcej za bardzo nie zje. Będzie jeszcze kaszanka. Wczoraj zrobiłam do kaszanki, gdzie moja cebulka jest. Wczoraj wieczorem zrobiłam do kaszanki cebulkę, więc dzisiaj ją tylko pozawijam. I takie to będzie. A jeszcze fileta z kurczaka. Właśnie kupiłam się w Lidlu, bo w Lidlu są po 9,99 filety z kurczaka. I zakupiłam w Lidlu, stwierdziłam, że skoro nie ma tych filetów, które kupowałam w zeszłym roku, to sama dzisiaj zamarynuję dwie piersi i też je rzucę na grilla. Będzie ewentualnie jutro na obiad, no bo mnie jutro nie ma. Ja jutro jestem cały dzień w lodziarni. Nie, przepraszam, my jutro idziemy na komunię. W jakiej lodziarni? Jutro Monika stoi sama. No, przerażona troszeczkę, bo wie, co się dzieje w niedzielę. Ale jutro są też komunie u nas w drugiej parafii, więc wiem, że w tym okresie bardzo dużo osób też wyjeżdża na komunię, więc mam nadzieję, że sobie da radę. A ci, co będą dzisiaj stać w tych kolejkach, bardzo proszę o wyrozumiałość. No niestety, czasem tak bywa, że w niedzielę u mnie będzie w pojedynkę stanie. Także tak, i no więc zaraz się biorę, zamarynuję tą pierś z kurczaka. Ja ją po prostu jakąś przyprawą do indyka, do kurczaka, czymś delikatnym, papryką, ewentualnie czymś delikatnym wezmę. Jogurt, nie majonez, tylko jogurt, koperek i ja to po prostu zamarynuję, a później rzucę na grilla. Mam nadzieję, że to fajnie przejdzie tym smakiem. Troszeczkę ziołowo, jogurtowo, może troszkę miodu dodam, zobaczymy jak to będzie. Chociaż nie, bo to się zaraz będzie paliło, jak będzie miód. No, także rozpoczynamy tego vloga małymi zakupami. Ja jeszcze dzisiaj muszę ogarnąć łazienkę i co? A i ugotować zupę botwinkową. Byłam na targu, kupiłam przepiękną, dużą botwinkę i kupiłam w postaci dwóch pęczków. Końcówka kawy z wami. Tyle z rana mi się udało naprawdę szybko wypić, bo dzisiaj wstałam dosyć późno. Budziłam się o 5:00. Ale stwierdziłam, nie będę wstawała, później była 5:30, 5:45 i w końcu wstałam o 6:38. Co stwierdziłam, że już jest zdecydowanie za późno. I wtedy w pędy. Wypiłam dwa łyki kawy, poleciałam do łazienki, ogarnęłam się. Przy makijażu wypiłam troszkę kawy, odpisałam na dwa maile co do współprac i poleciałam po prostu do Lidla. Wsiadłam w samochód, poleciałam, uruchomiłam lodziarnię. I teraz do lodziarni idzie Nikola, a ja się zajmuję rzeczami w domu. Więc tak, kupiłam jeszcze do lodziarni borówki, ale to na jutro, bo na dzisiaj borówki są w lodziarni, a jutro wiadomo zamknięte, więc ja rano jeszcze zanim pojedziemy do
lodziarni, to na komunie, to rano muszę pojechać uruchomić wszystkie rzeczy. Monika sobie później wszystko podokłada, podorabia, ale ja muszę uruchomić, żeby jej się zdążyły zmrozić, czy lody, czy granita i tak dalej, bo ona nie jest stąd, więc no, bez sensu, żeby gnała kilkanaście, może nawet powiedzieć kilkadziesiąt kilometrów, tylko po to, żeby włączyć granitor, a później 3 godziny nie mieć co robić, więc ja zawsze z rana i jadę i uruchamiam lodziarnię. Więc kupiłam na targu botwinkę, kupiłam na targu truskawki. Ponoć te drobniejsze są o wiele słodsze, które były po 12 nawet złotych, ale takie naprawdę były drobniejsze, takie no jeszcze drobniejsze od tej, takie malutkie były, ale ponoć jak poziomki, ale ponoć bardzo słodkie. Ale mówię, no nie, bo mi do lodziarni są potrzebne większe. Kupiłam w Lidlu, bo dzisiaj miałam w zdrabce 1 plus 1 gratis, jeżeli chodzi o ręczniki, więc stwierdziłam, ręcznik, fajna sprawa, już mąż mój chodzi, już Wam pokażę, nie pokażę, poleciał. Postawię go po prostu, wiecie, tak na stole, żeby sobie można było ręce wytrzeć, czy coś po tym grillu, więc wzięłam dwa takie ręczniki. Wzięłam jeden jogurt naturalny zwykły, dwa jogurty naturalne, te bezlaktozowe. Wzięłam jeden ser feta właśnie do tych pomidorów, czosnek mam, jogurty już są. Oj. Wzięłam też jedną folię, bo ta folia taka typowo grillowa, ona jest mocniejsza w Lidlu i ona naprawdę bardzo fajnie się sprawdza właśnie na grillu, bo nie przypieka się tak mięso, nie przypala się tak jak w tej zwykłej, cieńszej folii, ona jest po prostu grubsza i ja tą folię zawsze kupuję, jest oczywiście droższa, ale ja ją zawsze kupuję właśnie. Co jeszcze zakupiłam? No oczywiście mój ser, bez tego by się nie obyło. Zakupiłam też na promocji, są teraz te wędliny z piersi kurczaka, one są bardzo dobre i składowo również całkiem niezłe, więc dużą zawartość mięsa mają. Zakupiłam jeden chlebek typu włoski, on jest przepyszny, jeden ten górski, już go więcej nie kupię, powiem Wam, uwielbiam ten chleb, ale po prostu jego kształt się tak deformuje i pokroiłam go na najgrubszych tych. Jedne drożdże to jest z Biedronki i z Biedronki są borówki, bo one są po 14,99, ale jak Wy to oglądacie, to już będzie poniedziałkowa pewnie gazetka. To ja Wam to pewnie opublikuję na niedzielę, żebyście mieli takiego vloga weekendowego w sumie u mnie. I co? A, karkówkę jeszcze kupiłam. I tyle. Wczoraj kupiłam kiełbaski, ale kupiłam w Netto. Kupiłam też wczoraj arbuza. Wczoraj też, no ogólnie wczoraj zrobiłam też trochę zakupów, ale już tego wszystkiego nie nagrywałam, bo no nie miałam na to po prostu czasu. Późno dosyć wczoraj wróciłam, a miałam kupę spraw do ogarnięcia, jeszcze składałam film. No ostatnio sporo rzeczy po prostu mi zajmuje czasu i nie mam za bardzo kiedy nagrywać, ale staram się jak mogę. I bardzo się cieszę, że to doceniacie, że te vlogi pomimo, że nie są takie regularne i nie ma ich codziennie, to pierwsze od razu są komentarze. Zuzia zawsze pierwsza ostatnio wpada, że już jest z kawą i się cieszy, że ma film, że może ze mną tę kawę wypić, spędzić ten poranek. Mnie naprawdę mega cieszą. Nie zawsze mam czas z rana samego odpisać, nawet i o tej piątej, jak już piszecie, bo ja film nastawiam na piątą, ale ja też już bardzo często o piątej nie śpię i siedzę i piję kawę i staram się po prostu te pierwsze pół godziny być bez telefonu, żeby, no chyba, że wiem, że czekam na jakąś odpowiedź na maila, czy tam z Teamu, czy skądś, no to już sprawdzam, jak tylko wstaję, potrafię o 4 nad ranem sprawdzić tego maila, bo to się po prostu czasowo przeciąga. Ale tak to zazwyczaj dopiero gdzieś tam po 8 na te komentarze zaglądam. Więc no, tak to u mnie bywa i bardzo się cieszę, że czekacie na te vlogi, na filmy, na przeglądy, że jednak zaglądacie i tu po prostu ze mną jesteście. Bo przynajmniej wiem, że pomimo, że zdarzają się i dłuższe przerwy i na pewno się będą zdarzały, takie, że i nie będzie i tydzień czasu vloga, no po prostu tak teraz to u nas wygląda. No, więc dobra, zabieramy się do działania. A chłopaki, bardzo proszę, malują ogrodzenie do lodziarni. I coś tam widzę, jeszcze kombinują. Ale ogólnie ogrodzenie do lodziarni dzisiaj jest malowane. Mąż chce skończyć jeszcze zanim, wiecie, przyjdą goście.
I dzisiaj chyba całość tutaj na tarasie przesuniemy w tą stronę, bo wszyscy mają przyjść na 14:30, więc tu już będzie totalny cień, a tak, żeby jednak tego słoneczka troszeczkę było, to będziemy pewnie tak działać. No i w mojej kuchni jakby coś rypło, słuchajcie, ale. Dobra, zamykamy i patrzcie, jak się szybko zrobi tutaj, powiedzmy, porządek. To trzeba wynieść oczywiście, bo ręczniki, wczoraj jeszcze kupiłam w Action ten ręcznik, który Wam gorąco polecam, bo jest naprawdę zarąbisty. Ekstra chłonie, jest genialny właśnie, wiecie, szkoda go do takiego, no, gdzie tam rękę trzeba wytrzeć czy coś tam, bo wytrzecie i zwykłym ręcznikiem papierowym czy tam ręczniczkiem takim kuchennym, ale jak coś ma wchłonąć, macie coś rozlane, to naprawdę są mega chłonne te ręczniki. No i tak, tutaj zrobiłam ogórki, ale w takim sosie z cacyki. My mieliśmy przyprawę cacyki od, dostaliśmy ją od znajomych prosto z Grecji. Tutaj ugotowałam barszczyk ukraiński dla rodziców, żeby sobie dzisiaj zebrali, jutro będą mieli na obiadek. No cebulkę to już Wam pokazywałam, oczywiście kuchenka jest do sprzątania, zaraz będę sprzątała. A tutaj mamy barszczyk ukraiński, który jest z Botwinki, znaczenie ukraińskie, który zrobiłam dla nas na jutro. Tu mamy zrobiony sosik grecki razem z fetą, z czosnkiem do pomidorków. Tu się marynują filety dwa z kurczaka. Dałam przyprawę typu przyprawa do drobiu, jogurt naturalny, koperek, pietruszka posiekana, papryka czerwona słodka i czosnek. Tutaj mamy zwykłą mizerię ze szczypiorkiem, tu już posiekane pazłotka na kaszankę. Tu właśnie umył mi się Thermomix. Tu już mamy pokrojoną kiełbaskę, dwa rodzaje, jedna śląska, druga drobiowa. Pokrojony szczypiorek, bo sałatę wczoraj już umyłam, pokroiłam. Tutaj mamy kaszaneczkę, którą zawsze właśnie będę za chwileczkę tutaj przekraiwać. Następnie będę wkładała na to cebulkę do środka i zawijała wszystko w jedną pazłotko. Każdą oddzielną kaszankę zawijam w pazłotko. I słuchajcie, później, bo pytaliście ostatnio, czy ja ściągam tą błonkę. Nie ściągam, bo ta błonka później pod wpływem, jak ja tutaj rozetnę, to ona później tutaj się zrobi taka mała i wystarczy ją tylko pociągnąć. Także ona się sama skurczy i schodzi. No i tu naszykowane mam kaszanki. Tu już zmywarka działa, więc w zlewie coś tam się już znalazło. To jest po gotowaniu jajek, bo tutaj mamy ugotowane już jajeczka do barszczyku, także to już rodzicom oddam. I tu mam jeszcze naszykowane oscypki, żeby je dzisiaj zgrillować, i pomidorki. No i stąd taki bałagan w kuchni, ale zaraz to wszystko poodkładam na miejsce. Tu już umyty Thermomix, poodkładam wszystko na miejsce i będzie czyściutko, a kuchnia będzie gotowa już na przyjęcie gości. No i co, kochani, moja Ilonka sobie sprząta, już pół pokoju ogarnęła, a my idziemy testować ten płyn do mycia szyb. Sprzątam łazienkę i tak jak widzicie, mam tutaj niezłe mazaje, bo prysnęłam ten uniwersalny pink, no i wyszły mazaje takie solidne. Poczekajcie, zamkniemy, bo Ilonka się gubi, więc pryskamy, zobaczymy, co będzie. Możecie zobaczyć sami, same, bo to w sumie kobiety pewnie oglądają. Mazaje jakby poznikały. Także nie widać, żeby tutaj się coś działo. Jest piękne lustro, więc no już Wam mogę płyn dzisiaj polecić. Bardzo fajnie, to jest mycie i czyszczenie okien, więc no ten jest spoko. No i tu już mamy jedną karkóweczkę. Pod spodem mamy drugą karkóweczkę. Wszystko jest naszykowane, mamy chlebek,
Mamy truskawki, mamy kiełbaski i kaszaneczki. I już Wam pokażę, jak to wygląda wszystko na stole. Wszystko wskazuje na to, że pomieścimy się na jednym stoliku. Jeszcze mopa trzeba wynieść. A tutaj to wygląda tak. Także mamy na 7 osób, bo jest jeszcze ksawery. Sałatę też zrobiłam. I tak wiecie, na lekko usiądziemy, posiedzimy. Tu będzie miejsce na kiełbaskę. Ciepło, żeby postawić. Opa, zaraz tu coś przyniosę, żeby nie stało na tym gorące. Już i będziemy się gościć. Mamy też piwko bezalkoholowe. Mój mąż tylko chciał alkoholowe. Wziął sobie perłę, zażyczył na dzisiaj, więc taką zakupiłam. W Lidlu też była ci na promocji 5 plus 5 gratis. A ja wzięłam o takie bezalkoholowe. Jeden to jest Lech Free, a drugi to jest Lech Smoczy Owoc i Winogron. Więc wzięłam dwie takie zgrzewki. Pewnie wystarczy, bo myślę, że mamy to wypiją max po dwie. Ja też wypiję pewnie max dwie. Teściu też może wypije ze dwie. Coś to mamy jeszcze Heinekena bezalkoholowego w razie czego, no bo toś będzie kierował, więc też pewnie nie będzie pił. Chyba, że zostawi auto, to sumą sumaru perły i tak wystarczy dla każdego, więc nasze regionalne chyba jadą, bo już słyszę, że Azji szczeka, więc pewnie ktoś jedzie, wjechał na uliczkę. Także my startujemy do grillowania, a z Wami widzę się pewnie jeszcze wieczorkiem. Goście już wyszli, a Azji ma to do siebie, że zawsze jak są goście, to ona pilnuje. Już była tak zmęczona, że usnęła w progu. No, a my jeszcze zajadamy oscypki, bo zapomniałam ich podać. Reszta już posprzątana. No i co? Jutro komunia, tak jak mówiłam, będziemy wychodzić, a mi się już tu coś zrobiło. Masakra jakaś. Czy ja nie mogę na jakieś wyjście wyjść? Jak mi się nie tutaj coś zrobiło, to tutaj mi się coś zrobiło. No ale cóż, trudno. Nie mam na to wpływu, muszę to zaakceptować. Smaruję maściami, mam nadzieję, że będzie ok. Oczywiście winowajcą jest borówka, a w sumie to ja, bo nie umyłam tych borówek, tylko jadłam z pojemnika, bo kupiłam je jak byłam w Lublinie, jak robiłam Wam przeglądy, to kupiłam sobie pojemnik borówek i po prostu siedząc w samochodzie je jadłam, nie miałam gdzie ich umyć. No i takie są później oto efekty. No i co? I dzisiaj się już u nas grill zakończył. Wydaje mi się, że rodzicom się bardzo podobało, każdy był bardzo zadowolony. Kaszanki po prostu już zeszły w mgnienia oku. Mówię Wam, te kaszanki to jest istna petarda. Po prostu na każdej imprezie u nas ostatnio schodzą. Co mnie bardzo cieszy, bo tak naprawdę wszystko, co zostało przygotowane, praktycznie zeszło, jakieś tam warzywa delikatnie pozostawały, ale wiadomo, bo ja tego po prostu za dużo zrobiłam. Wiecie, na taką ilość osób jednak tych ogórków, pomidorów na różne sposoby, sałata poszła cała, tam były dwie sałaty zrobione, więc super, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, tym bardziej z tego czasu, jaki spędziliśmy razem sobie z rodzicami na tarasie, ani moi rodzice, ani rodzice męża nie widzieli wcześniej tarasu, więc to dla nich też było coś nowego, wiecie, no wiedzieli mniej więcej, jakie mamy plany, ale nie wiedzieli, jak to będzie wszystko wyglądało. Więc tym bardziej było miło, bo przy okazji zobaczyli, wiecie, wyrównany, ładny teren. Już nie ma tego bałaganu z tyłu, który był zawsze tej takiej wiecznej budowy, jak ja to mówię. Więc tym bardziej fajnie. No i co? Będę się zbierać. Mamy 19:21. Już posiedziałam godzinkę na kanapie. Rodzice poszli o 18:00. Moi wstali, zaraz męża wstali od razu, wszyscy wyszli w jednym czasie. No, jutro się trzeba szykować do komunii. Mnie jeszcze dzisiaj czeka prasowanie. Rano muszę polecieć do lodziarni. Na szczęście komunia jest w Łęcznej, więc sama komunia jest w Łęcznej, bo impreza jest już poza Łęczną. Ale, że tak powiem, tutaj na miejscu to, wiecie, jak sobie wejdziemy spokojnie na 10:00, to będzie ok. Po 10:00, 10:30 mamy komunię, do kościoła mamy dosyć blisko. Ale wiadomo, będzie problem z parkowaniem, bo jest to kościół położony po środku między blokami, więc no, tam parkingu nie ma jako takiego, to jest po prostu parking przy blokach. Więc no,
Tak, to jutro będzie kolejny rodzinny, fajny dzień, ale ja zanim pójdę na komunię, muszę podskoczyć rano do lodziarni, pouruchamiać wszystkie sprzęty, zobaczyć co tam, jak tam jest. No i cóż, wrócić i się szykować. Więc jeszcze dzisiaj dla Was zrzucę ten vlog. Wiem, że krótki, ale taki vlog z soboty myślę, że Wam się będzie przyjemnie oglądało. W poniedziałek pewnie nic nie będziecie mieli, bo jak ja wrócę jutro z komunii, to nie wiem, czy będzie mi się chciało przegląd robić, bo ja obiecałam, że po komunii jeszcze pójdę do lodziarni, jeżeli wrócimy wcześniej. Więc na pewno wrócę zmęczona i na pewno nie będzie mi się chciało już nic składać. A mam jeszcze dwa filmy do złożenia właśnie z tego Woolworthu i z Action. Bardzo fajne rzeczy są w Action. Ale to będą dłuższe filmy, więc na pewno będę potrzebowała więcej czasu, a właśnie dostałam wytyczne z Teamu, co nie tak zrobiłam w filmie, więc muszę to poprawić, bo się okazało, że za długo mówiłam o sklepie internetowym. Powinno być o wiele krócej, coś mi tam kazali wyciąć, powstawiać inne rzeczy. Ogólnie co do treści nie mają żadnych. Na początku po prostu mi napisali jakimś kodzie QR, którego mi nikt nie dał, a teraz, że mam go wstawić i mi wysłali ten kod. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Będę się o tym martwiła dopiero w przyszłym tygodniu, bo powiedziałam, że przez weekend nie siedzę i nie poprawiam. Ja też czekałam kilka dni na realizację tego, więc żeby mi zaakceptowali albo dali jakieś wytyczne. I najlepsze jest to, że jedna osoba, która mnie od samego początku prowadziła, stwierdziła, że napisała mi, że od teraz decydującą osobą jest inna osoba, ale napisała mi wytyczne i ja się zastosowałam do tych wytycznych, a ta osoba stwierdziła, że nie może być tak, że mam pokazywać ceny, bo tam było tak, że na przykład na screenie była cena, po której ja kupiłam. Znaczy na screenie była cena obecna, a obok miałam wypisać ceny, po których ja to kupiłam. No i oni stwierdzili, że tak nie może być, że to muszą być te ceny, które tutaj. A ta poprzednia osoba mi napisała, że mają być te, po których ja kupowałam, bo tak było w pierwszej współpracy. No więc cóż, poplątane wszystko, muszę poprawiać, zrobić tak jak osoba teraz, która decyduje, chce. Zastosuję się do wytycznych, ale tak jak mówię, w przyszłym tygodniu, więc jeszcze będę musiała nagrać dwa filmy, znaczy jeden short i jeszcze jeden film, bo tu mają się pojawić jeden short i dwa filmy, więc no, jestem ciekawa, kiedy wy ten film w ogóle zobaczycie. A ja tak naprawdę nie mogę używać tych rzeczy ani nic, bo nie mam akceptacji. W każdej chwili mogło zmienić zdanie, że mam o tym się inaczej wypowiedzieć, czy o tym się inaczej wypowiedzieć, więc te rzeczy po prostu nie mogą być używane. No i tak, takie to są współprace. Już dzisiaj stwierdziłam, że chyba ostatni raz wchodzę z nimi w współpracę, pomimo że dają mi takie zapewnienie, że to będzie stała współpraca. Nie wiem, zobaczę ile razy mi ten film będą jeszcze poprawiać. Jak się będą mocno czepiać, to więcej już nie wejdę w współpracę i tyle. No, bo strasznie dużo wytycznych dają. Także no dobra, ja się będę z Wami żegnała, trzymajcie się cieplutko, miło dzisiaj było z Wami spędzić ten czas i mam nadzieję, że Wam również było miło, jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, no i o jakimś komentarzu, ewentualnie o łapeczce, też mi będzie bardzo miło, bo jest to docenienie mojej pracy w sumie dla Was, mojej pracy, może nie tyle dla Was, tylko po prostu moje prace i takiego czasu, że lubicie tutaj być po prostu. Także do zobaczenia, buziaki. Miłej niedzieli Wam życzę. Pa!